Wicelider tabeli i najlepszy zespół naszej grupy drugiej ligi w poprzednim sezonie był kolejnym rywalem siatkarzy KKS-u. W trzeciej kolejce Kozieńczanie podejmowali Karpaty Glas Krosno. Podopiecznych Marka Grzelczaka czekało kolejne trudne zadanie, bo to nie oni byli faworytem spotkania. Szkoleniowiec gospodarzy posłał na parkiet tą samą szóstkę, co w dwóch poprzednich meczach. Na rozegraniu Sebastian Wanat, środkowi bloku Krzysztof Jeziorowski i Maciej Kałasz. W przyjęciu Michał Koryciński i Karol Fryszkowski. Na pozycji atakującego Marcin Obremski i jako libero Janusz Rdutowski. W kwadracie dla rezerwowych pozostali Kamil Kapusta, Radosław Kiraga, Paweł Sompur, Kuba Rybowski i Michał Kalita. Pierwszy set to ogromna huśtawka nastrojów i emocji. Siatkarze obu zespołów zaprezentowali dwa zgoła różne oblicza. Początek partii to wręcz koncertowa gra KKS-u. Gospodarze zaskoczyli rywali trudną zagrywką i świetną grą na siatce, zarówno blokiem, jak i w ataku. Kozieńczanie punktowali seriami. Po bloku Wanata i Jeziorowskiego prowadzili 9-5. Później, gdy Koryciński zakończył bodaj najdłuższą wymianę tego seta, przewaga wynosiła już 9 punktów, 16-7. Niestety nasz zespół nie utrzymał długo tak kapitalnej dyspozycji. Gospodarze zaczęli popełniać proste błędy. Siatkarze z Krosna jakby się przebudzili i to oni rządzili na parkiecie w drugiej części seta. Od stanu 17-8 przy dobrej zagrywce Macieja Walaska goście zdobyli 6 punktów w jednym ustawieniu. W końcówce po przewadze KKS-u nie było już śladu. As serwisowy Jakuba Abramowicza, a po chwili blok na Obremskim i to Karpaty przy stanie 24-22 miały pierwszą piłkę setową. Kozieńczanie obronili pierwszego setbola, ale w następnej akcji blok out i 25-23 dla Krosna. W drugiej odsłonie nie było już takiej dramaturgii. Bardzo długo toczyła się wyrównana walka, choć można było odnieść wrażenie, że naszym siatkarzom zdobywanie kolejnych punktów przychodzi z większym trudem. Przyjezdni często i skutecznie grali przez środek, gdzie trudny do zatrzymania był Hubert Piwowarczyk. W połowie partii było kilka nerwowych momentów i dyskusji z sędziami. Żółtą kartką upomniany został Obremski, ale szybko górę wzięły czysto sportowe emocje. Kozieńczanie przy zagrywce Fryszkowskiego i po atakach Obremskiego odrobili 2 punkty i wyszli na prowadzenie 17-16. Ostatnie słowo w tej odsłonie należało jednak ponownie do siatkarzy z Krosna. Od remisu po 20 tylko oni zdobywali punkty. 2, w tym ten ostatni, to asy serwisowe Przemysława Czado. Trzecia partia miała jeszcze inny przebieg, ale taki sam finał. Po wyrównanym początku zespół Jakuba Heimrota odskoczył na kilka punktów. Kozieńczanie mieli duże problemy z dokładnym przyjęciem zagrywki Abramowicza, a rywale świetnie czytali grę na siatce. Na blok nadziewali się zarówno Fryszkowski i Obremski, jak i nasi środkowi. Gdy w końcówce Karpaty prowadziły 22-17, niewielu wierzyło, że będą w tym meczu jeszcze jakieś emocje. Postarali się o nie nasi zawodnicy. Błyskawicznie w jednym ustawieniu odrobili wszystkie straty. Niestety cały wysiłek poszedł na marne i to poniekąd na własne życzenie. Przy stanie 24-23 dla gości Kozieńczanie zagapili się w obronie, co słono ich kosztowało. Szkoda, że w taki sposób zakończyło się to spotkanie, bo KKS zasłużył przynajmniej na wygranie jednej partii. Tym razem się nie udało i punktów trzeba będzie szukać w innych meczach. W rywalizacji kolejnych rywali KKS-u Politechnika Lublin zdecydowanie lepsza od Czarnych Radom. Gospodarze wygrali 3-1. Takim samym wynikiem zakończyły się zresztą dwa inne mecze trzeciej kolejki. Błękitni Robczyce ograli Skórzanych Skarżysko-Kamienna, a Neobus Niebylec zdobył pierwsze punkty w starciu z AKS-em Rzeszów. Pauzowała Awie Świdnik. Na czele tabeli dwa zespoły z kompletem punktów. Na pierwsze miejsce awansowały Karpaty Krosno, a minimalnie gorszy bilans setów mają Błękitni Robczyce. Kozieńczanie spadli o jedno miejsce. KKS z dorobkiem 4 punktów zajmuje 4. pozycję. Tabele z kompletem porażek zamykają Skórzani i AKS Rzeszów. Tuż przed naszym zespołem jest Politechnika Lublin, z którą KKS zagra na wyjeździe w najbliższą sobotę.